Halo, halo, czy wszyscy są? Halo, halo, proszę mi tu nie uciekać. Już jesteśmy po przerwie, mam nadzieję, że jest lepiej. Jedyne, co mnie teraz powinno martwić, to to, że mam 5 głodu. I w trakcie tego czasu troszkę mi głodu poszło, więc będzie problem. Będzie wielki problem. Może motyla sobie uwalę i on mi pomoże odnowić sobie trochę głodu. No 9,4 to zbyt dużo nie jest, no ale zawsze coś. W ogóle fajnie te motyle wyglądają. W normalnym Dawnstarwie są takie czerwone, a tutaj niebieskie. Są takie bardziej kanciaste też. Fajna sprawa. Macie może jakiś pomysł, w jaki sposób szybko zdobyć pożywienie? Bo u mnie w tym momencie akurat, no cóż, jestem najgorzej. O, tutaj mam na przykład ziemniaczki. No dobra, nie było pytania. Dobry początek się zapowiada z tym głodem. No niestety, akurat w takim momencie sobie wszystko zostawiłem, dlatego no teraz muszę robić wszystko po łebkach, szybciutko i miejmy nadzieję, że będzie lepiej. 13 głodu i mam troszkę ziemniaczków. Ale tym razem mam garnek i mam jeszcze mięso, więc będzie lepiej. W ogóle jeszcze mam chyba moda nawet na girsy, więc możemy sobie lodówę zrobić ewentualnie. No, meatballsy wyjdą. Albo zamiast tego dam motyla, chociaż motyl daje jeszcze HP, to wolę go zostawić. To z głodem już będzie troszkę lepiej, ale tylko troszkę, tak 9 na 10. Pułapki na króliki nad norami krabów. No w sumie to jest dobry pomysł, ale co było na pułapki? A, patyki i siano. Patyczki. Patyczki. Wow! What the fuck? Już na start donate. Kardor, to znowu ty. Kardor, no się mam pytanie, czy jak zginiesz, to zakończy się live? Oczywiście mam nadzieję, że nie zginiesz 1 zł. Wiesz co, wydaje mi się, że wtedy moglibyśmy sobie inną postacią spróbować. W dodatku to by nie miało sensu, w końcu teraz dopiero zaczynam live'a, a już ginę z głodu, no to myślę, że to było bez sensu, gdybym w taki sposób to wszystko zakończył. Dobra, w co jeszcze by wypadało się tutaj uzbroić? Widzę, że nie mam na pewno drewna. No to wiecie co, jak na razie sobie rozpalę tym sianem, bo nie mam wyboru za bardzo. I następnego ranka sobie już powoli wszystko zaczniemy ogarniać. Powiem wam, że ja bez was nie grałem Shipwrecked, ale grałem sobie poza nagraniem w Together, sobie troszkę odświeżyłem i no mniej więcej sposoby przetrwania, zasada przetrwania jest ta sama, dlatego no wydaje mi się, że ten live będzie bardziej udany niż poprzedni, ale jeszcze zobaczymy. Na pewno zależy mi na tym, żeby jak najwięcej się dowiedzieć odnośnie rzeczy, które są tylko właśnie ekskluzywne dla tej wersji, dla tego DLC. Jak każdy youtuber nie patrzy na czat. Ja patrzę na czat. Czekaj, Janek Gąbka, czy... No właśnie, jakiś czas temu marudziłeś na to, że zrobiłem przerwę, a teraz marudzisz na to, że nie patrzy na czat. Jak poznałeś Terrarię? No... Wydaje mi się, że nie powinienem odpowiadać na to pytanie, bo chyba pojawia się na każdym live z Terrarii. Czy będzie zapis live? Możliwe, że będzie. A notatki, gdzie z live u Arlinki? No niestety pies mi zjadł, przysięgam, że tak było. Ale no... Coś tam zapamiętałem. Ostatnie, co w sumie zapamiętałem, no to, że są jakieś takie krzaczki z kawą. Z takimi, co się zbiera i jest kawa. I to na pewno utknęło mi w pamięci. Z ostatnich rzeczy. A, jeszcze tęczowe meduzy. Właśnie, Adlinka tyle o nich mówiła. O tych kolorowych, czyli tęczowych meduzach. Ja bardziej się śmiałem z tego, że nazywa je kolorowymi, ale no, słowo kolorowy nie tylko odnosi się do znaczenia różnorodny w kolorach, ale też na przykład kolorowy w sensie, że ani czarny, ani biały. Na przykład jednego koloru też. Jednokolorowy jakby. O. What the fuck? TZ Gamer, cześć. Również znajoma mordka. To jest Gamer 26 Haika Manjetsu U. To jak zawsze ja. Porada, nigdy nie chodź głodny. Bo wow. Ty zawsze tak chodzisz. No, bo ja zawsze lubię. Jedzenie zabieraj ze sobą. Bo potem jesz byle co na ziemi leży. 1 zł.
Jeszcze ta Iwona, Iwona w ogóle jest świetna. Uwielbiam ją. Dziękuję bardzo, Zgamer. What the fuck? O, Kardor. Kardor zobacz ubrania, że skóry węży możesz zobaczyć crafting już 3 złote. Dobra, zobaczymy sobie za chwilkę. Ja bym sobie w sumie tutaj jeszcze przedłużył. O, będę nie tylko słyszał, ale i widział, co chce powiedzieć mi Iwona i co wy mi piszecie. Wiecie co, ja bym poszedł na pająki, bo my mamy troszkę ziemniaczków tutaj. Możemy też te limpecy pozbierać. I przede wszystkim jakieś drewno, coś takiego może, jakieś patyki. Bo tam ktoś doradził mi z tymi pułapkami królików, to my patyków potrzebujemy. Jedną na pewno mogę sobie zrobić. I na przykład tutaj przy dziupli sobie położymy i zobaczymy, jak będą już krabiki, czy będziemy mogli je sobie zaganiać, jak to będzie wyglądało. O, jest krabik. To może ja wezmę tę pułapkę. I już patrzymy. On się z tego co wiem też wkopuje w ziemię. O! Jo, złapał się! Pierwszy raz złapałem kraba. Mogę go zamordować. Zamorduję go z zimną krwią i mam fish morsel. Anima maniac na grasz Enter the Gungeon 3 złote. Raczej nie, ale zapraszam do. No na let's play do Rywka. Głód marny, zdrowie marne, a za 2 dni nowa pora roku. Jaka nowa pora roku? Co wy mi chcecie tutaj wcisnąć? Spokojnie. Ja zawsze wiecie, no. Ja bardziej robię wszystko na przypale albo wcale, dlatego no wydaje mi się, że mimo wszystko jeszcze wyjdziemy na prostą. Ja jestem mistrzem improwizacji. Musicie mi zaufać, że ja wszystko jeszcze tak ogarnę, że wam po prostu to nawet nie przyjdzie do głowy. Nie przyszłoby nigdy do głowy. Siema, siema. Coś mi tu krzyczy w tej dżungli, wrzeszczy. A gdzieś tu były pająki jeszcze. Ja bym chciał sobie meatballsów nazbierać. No chodźcie, pajączki. No, pająk. No, w sumie mogę się uleczyć od razu. Wow, saving to oczywiście zacina jak zwykle. No chodźcie tu, pająki. Więcej Monster Meata potrzebuję, bo na razie ani jeden nie wypadł. What the fuck? Wow, użarły mnie. Kardor, zbieraj te robaki z kamieni, bo działają jak mięso królika, czyli te robaki to... i 3 no ziemniaki to zbieram, na zbieram. Adwalsy 2 złote. Chyba to o to chodzi. Robaki z kamieni. No to staram się jak mogę. No co to jest? A, te przyszły krokodyle. A, widzicie. 3 krokodyle przyszły. To już wiemy, co to oznaczało. O, w sumie pisaliście mi, że psy idą. Dobra, zrobimy tak. Zaprowadzimy je na pająki. Tylko musimy uważać, żeby za bardzo nas nie spowalniało. Pajączki mogą nam pomóc. A czy pomogą, to jeszcze się okaże. Węże też mogą pomóc. Więc mam nadzieję, że będzie miło i sympatycznie. No, pająki, dawać, atakujcie się, bijcie się. Nie węże, czemu... Nie... Nie to chciałem skłócić. Mieliście mi pomóc przy krokodylach. Jezu, jaki pająk. Dobra, biją się. Tutaj widzę, że atakuje kokon. Tu się naparzają, ale to między wężami, to nie na tym mi zależy. O kurde. Siemanko. Dobra, jeszcze jeden chyba został plus pająk.
Tego jednego mogę rozwalić. Zrobiłem nawet sobie źródło światła. What the fuck? Wow, ale mnie to straszy. No, cześć Cyber, ciebie również Cyber, pamiętam. Cyber, pamiętasz mnie, wzdecha mnie gruby, nie czytasz czatu 1 zł. Czytam, tylko raz na jakiś czas, bo chcę się też skupić. Dobra, przetrwałem jakoś, ale mnie głód bije. What the fuck? Banana sobie zjem. Kardor, te krokodyle tak dziwnie wyglądają jak na wygląd Donta, jak dla mnie, bo wtedy psy, a teraz jakieś krokodyle, które mają ogon 2 cm 2 złote. Coś w tym jest. Czekajcie, zrobimy sobie tak. Rozpalę sobie to. I bijemy, hajtujemy. Wow, zgasło mi. Myślałem, że zdążę. What the fuck? No chodź tu, chodź tu, chodź tu, cwaniaku. Przyjdziesz? Kubar, opowiedz jakiś żart, proszę, 3 złote. Dobra, udało się. Przetrwaliśmy, ludzie! Przetrwałem! Pogratulujcie mi, proszę. Myślę, że mi się to należy. A tak serio to powiem wam, że to wszystko jest niezbyt tutaj ogarnięte, ale już mamy troszkę źródeł pożywienia, tak? Mamy tutaj meatballsy za niedługo. To sobie może przepalę. Tak, no właśnie, zawsze mówię, że przepalę. Ale mi chodzi o usmażenie. Głód. Dobra. Jestem ciekaw, jak będzie z tą nową porą roku. A co do żartu, no to wystarczającym żartem jest mój gameplay tutaj, w tym DLC. Myślę, że nie muszę opowiadać. Aha, myślałem, że działałem jak psy. A wiecie, że w przypadku psów to one atakują, mimo że się je cały czas bije. Uff, dobra. Następny dzień. Idziemy tam dalej może. I chciałbym troszkę sobie drzewa nascinać, bo potrzebowałbym, no palma może się nadać, przy okazji jakieś kokosy wpadną, coś takiego. Zawsze jakieś źródło pożywienia. Coś bym tutaj wyrzucił, wiecie? Może jakieś dublony, później, albo nie, zgniliznę bym wyrzucił. Bo dublony to się przydadzą, chciałem po prostu wyrzucić tymczasowo i później wrócić po to. Końca walki, dowiedzcie się sami, sami Mangetsu zginął. No właśnie, jeszcze nie zginąłem. Jeszcze wszystko tutaj przed nami. W sumie mógłbym sobie odstawić niektóre przedmioty, bo... Na przykład to mi zalega, po co mi to? Po co mi jeden kamień? No tak to jeszcze w miarę, ale... Za 4 dni będzie kryzys, oj, oj, oj. To może dacie mi jakieś rady odnośnie następnej pory roku, w sensie, co powinienem takie must have zrobić. Na pewno słyszałem o jakimś kominku nad ogniskiem, coś takiego. Aha. Jakie to było głupie. Boże. Dobra. What the fuck? Kardor, w tą zimę nie zamarzasz, ale potrzebujesz takiego piecyka, działa jak ognisko, bo wieje wiatr, który robi tak, że pochodnia ma szybsze zużycie i zwykłe ognisko 1 zł. No to właśnie o tym przed chwilą mówiłem, ale dzięki za potwierdzenie. To dobra, zobaczymy to sobie. Na razie może coś bardziej w pożywienie i drewno pójdziemy. Bo widzę, że się opłaca palmy ścinać. Mam kokosy. Tylko szkoda, że sadzonek nie ma. Ani nic takiego, nic z tych rzeczy. I też musielibyśmy sobie może jakieś bawoły znaleźć, coś takiego, żebyśmy mogli sobie farmy zrobić. Są tu w ogóle bawoły? Bo ktoś mówił, że są, ale jakieś takie inne. Nie wiem, ile w tym prawdy. Możemy za chwilę zobaczyć mapkę. A tymczasem może zagonię do
Kraby chyba działają tak, że po prostu w przeciwną stronę lecą. To jest chyba łatwiej zagonić. O właśnie. Tylko nie mam miejsca za bardzo. No, dobra, zabijemy. Może pójdę coś odłożyć. Na przykład ten zatruwający. Znaczy odtruwający. Adam, jak masz na imię? No bardzo mądry żart, naprawdę. Zelda będzie wtedy, kiedy wszyscy się zbierzemy. Jeszcze nie wiemy dokładnie, bo Renuś pisze maturę. O! A kto to tu przychodzi? Bym sobie może jeszcze złoto odłożył, piasek, muszlę na razie też. Ten Venom Glad można odłożyć. Dobra, i na razie tyle. I wezmę sobie... Czekajcie, co jeszcze było takie must have? Jeden dzień został do tej nowej pory roku, to może zobaczmy ten kominek cały, gdzie on był. Bo gdzieś był, gdzieś go widziałem na poprzednim live'ie. Też czytam, co piszecie w miarę. Rafę koralową i wykopać. O właśnie. O właśnie, coś było z tą rafą, że ten limestone się właśnie z tych raf koralowych robi. To dobra, myślę, że nie damy rady. Nie no, zobaczymy za chwilkę. No wyjdą mi meatballsy. W porządku. Sobie może poczekamy i spróbujemy gdzieś tu... jak oznaczane są na mapce rafy koralowe? Czy są w ogóle oznaczane to? To jest... no to jest rafa koralowa, w sumie wygląda. Zaraz za chwilę sobie tam zajrzymy. Ubrania są dobre, Kardor, wystarczy... ubrania są dobre, wystarczy no zwykła czapka skóra z skóry węża, bo wszystko co jest na ziemi się rusza i jest prawie wszędzie mokro, to ta czapka robi, że nie mokniesz tak szybko, więc jest niezbędna na tą zimę 2 złote. To dobra. Okej. Bo musimy wszystko po kolei sobie ogarnąć. To tak, musimy zrobić kominek, musimy też dbać cały czas o pożywienie i mówicie mi o czapce ze skóry węża. Węża. Czapka. Czapki są tutaj? Tu jest. Chodzi o to Snake Skin, czy... A tu jest jacket. Dobra, to czapka. Tylko kości nie mam, niestety. Wszędzie tylko kości. Wydaje mi się, że na razie no nie ma sensu się z bazy ruszać. What the fuck? Zobaczymy, jak to będzie. Nie, ja. Kubar, skoro nie też opowiesz nie żartu, to coś zaśpiewaj i XD3 złote. Nie. Wolę nie. Na wizji to nie, bo lepiej nie. Nie widać mojej myszki. Znaczy, mogę sprawić, żeby było widać. Proszę. O. Tylko po prostu, no, uznałem, że taka Windowsowa myszka nie wygląda zbyt atrakcyjnie, to wolałem bez. I tu mamy ten kominek, tak? I potrzebujemy dwa limestone'u, dwa... No to w sumie może się uda, jak jeszcze tam polecimy ten cały... Jak to się zwie? No, po koralowce po prostu. To zobaczymy. A w tym czasie może rozłupię sobie te tutaj kokosy. Ja robię kokosy jak na YouTubie. Dobra. Je mogę sobie usmażyć. Zwykły kokos mi daje co? 4, 7 i 1 życia? No, w sumie niedużo. Niedużo więcej. No, ale zawsze coś. Abyśmy sobie może zrobili meatballsy z tego. Wydaje mi się, że tak się dało. To też jest gatunek mięsa. O, co to jest? Co to jest? Kardor, idź szybko na pierwszą wyspę z młotkiem, rozwal skeleta i będziesz mieć na czapkę 2 złote. Pierwszą wyspę z młotkiem? Jaką pierwszą? A, ale moja pierwsza wyspa jest bodajże tutaj. Nie wiem nawet, czy dobrze pokazuję. No. To kawał drogi trochę. No dobra, zobaczymy sobie następnego ranka. Na razie może sobie jedzonko zrobię. Co to jest? Co to jest?
25 zdrowia, 25 głodu, 20 zdrowia i 5 sanity. Fajne to jest. Lepsze niż meatballs, ale mniej głodu daje. Opłaca się to robić? Full of jam? Chociaż to mi daje. Nie, to jest coś innego. Co to za receptury tu są? To mi daje więcej głodu, ale mniej życia. No dobra, zrobię sobie. W ogóle są jakieś lepsze mody na pokazywanie receptur, bo coś takiego chyba widziałem, ale nie byłem pewien, jak to się nazywa. O, i jest ta wasza zima. Ojejku. Będzie dobrze. Będzie dobrze, ludziska, będzie dobrze. Trzymajcie za mnie kciuki. O, 10 muszelek możemy wykorzystać, 6 desek. A czy ja mam drewno w ogóle na deski? No, nie bardzo. Jeśli masz na myśli te deski, w sensie. Gdzie to jest? Ta wasza łódka. Aha, muszę podejść pewnie. O, tu jest. No niestety, no ja drewna na razie nie mam takiego. Znaczy aż tyle. A czas nam leci, to może spróbujmy. Zaimprowizujmy i pójdźmy po koralowce. A później pójdziemy tego szkieleta rozłupać. Może się uda. Tylko kamienia nie mam za bardzo. Po drodze znajdziemy. Gdzie była moja łódka, kłódka? Tu jest. Na dole. Płyń z wiatrem. Okej. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Czytam czat cały czas. Przynajmniej staram się. Rozwala mi się moja łódź. To się to tratwa, nie łódź. Kardora i pewnie po 30 dniu nie przeżyjesz, bo przyjdzie takie tornado, taki boss trudny, co ma ataki, a także bierze wszystko do siebie, nawet postać, wszystko, i ma chyba 2K zdrowia, 2 złote. Kardor, ty chyba nie wiesz, do kogo ty mówisz. Ty nie wiesz, do kogo ty mówisz. Tu jest mistrz improwizacji, tu jest mistrz, który nic nie ogarnie, ale ci wszystko tak ogarnie, jak taki Janusz na budowie, więc ja myślę, że jeszcze jest dla mnie szansa i nadzieja. Kubar, to Nie. za karę gocha 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 Powinienem to zbanować. gocha kropka gocha kropka gocha kropka gocha kropka gocha 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 okna gocha 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 ogia gocha 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 goch 3 złote. No to zobaczymy sobie te łódeczki. To nie zmienia w sumie faktu, że no jednak nie miałem tych 6 desek. Dlatego i tak bym zbyt szybko nie zrobił. A ja potrzebuję w trybie natychmiastowym wyruszyć. I zobaczymy, jak to będzie z tą rafą. Ile korali to jest. Seaweed jeszcze mogę zbierać. Ile korali to jest limestone? Jak to było? Bo widzicie, ja tutaj nie mam za bardzo co. Skąd zebrać jeszcze te korale? Korale jarzębiny. Jak to było? O, tu jest. 3 potrzebuję. A, kurczę. To może być problem. To jest zwykła czy tęczowa? A nawet szkoda, że nie jest w ogóle podpisane. Szanić. Siema Mangetsu, siema czat. No, siemka, siemka. Ja bym sobie zrobił tak. Chyba mogę to wykopać. Oprócz ze. Znaczy, ja wiem, że tego się nie wykopuje, ale chcę zdobyć kamień w pilnym. Po prostu tempie. No, w trybie natychmiastowym. Bo ja chciałem z tego kamienia. No, młotek zrobić, tak. Młotek chciałem. I potrzebujemy.
O, już się zaczyna wieczór. Potrzebujemy sobie rozłupać tego naszego szkieleta. Ktoś mówił, że na spawnie jest szkielet. To jest prawda, że na spawnie są szkielety jakieś do rozłupania? Kości można zdobyć? Cześć, cześć, widzę, że każdy mnie tutaj wita. Wita jak kopyta. O! Jest ta meduza legendarna, o której mówi mi Arlinka. O! I odnawia mi 10. O, fajna sprawa. Jeszcze się świecę, jej! Mogłem sobie zostawić, albo wiecie co, te sobie zabiję i zostawię sobie na wieczór. Zostawię na wieczór i będę się świecił i nie muszę się ciemnością przejmować. To jest plan. No, kolejny tu jest. Kolejny medus. Taki niby ośmiornic, ale to nie jest ośmiornic. Ile pożywienia i w ogóle fajnych rzeczy. Dużo tutaj w jednym miejscu tych medus się pojawiło. Ej, biorę. Tylko jak się sprawa ma z temperaturą ciała, bo teraz mamy porę roku, która nazywa się Hurricane. Czyli huragan. I to jest odpowiednik zimy. Ale czy działa jak zima? Też mi będzie temperatura ciała spadać i muszę się martwić normalnie jak w zimę, czy na czym to do końca polega? Czy Merez nadal w rowie? Nie. Merez w sumie miał być dzisiaj u mnie, ale nie doszedł. No, pi. Okej. Dobra, idziemy na tę naszą pierwszą wyspę. Ale Kardorian, ja mówię Kardor cały czas. Rozumiem, że dobrze uciekniesz, ale on nawet na wodzie goni, więc nie wiem, czy uciekniesz od niego, bo w wodzie chyba też szybszy jest, a i witam Vito 2 złote. Witam Vito. No wiesz, ale ja no nie powiedziałem, że będę uciekał, tak? Ja będę zabijał. Ja potrafię zabijać. Co z alchemikiem? Jak Merezie się ogarnie, to nagramy. Tyle w sumie w temacie. A to są świetliki, z tego co mówiła Arlinka. Zapamiętałem sobie. Dobra, wysiadamy, wysiadka. Dzień dobry. Czy to jest moja pierwsza wyspa, na jakiej byłem? Wydaje mi się, że tak. Ale za chwilę się upewnimy, tylko... No może więcej światła. O. A weźmiemy sobie. Wezmę. I muszelki. Jej, muszelki. Niech się robi już poranek, bo ja tu nic nie widzę. Chciałbym zobaczyć, gdzie jest ten szkielet, o którym mi ktoś mówił. Tu może być szkielet. Na razie będę wszystko zbierał, co mogę. Dobra, bierzemy te pochodnie stąd. A to sobie zjem od razu. Gdzie tu był szkielet na spawnie? Gdzie tu ktoś szkieleta widział? Bo ja młotek mam. Mogę rozłupać. Jest tu gdzieś szkielet w ogóle? Bo ja tak powiem wam szczerze, że poleciałem tutaj, ale powątpiewałem w tę radę, że tak powiem. No to jest na 100% moja pierwsza wyspa. A w sumie może nawet bym wziął te sezonki patyków. On był tu gdzieś, no ale gdzie? Słabo troszkę, że
Ja tu przyszedłem. A w sumie możliwe, że na marne. Skrzynki chyba zniszczyłem, ale nie jestem pewien. Czy chciałbym Don't Starve na multi z Rywkiem? Tak, bardzo chciałbym, bo ktoś mi musi pomóc to ogarnąć. Cieszę się, że wy mi pomagacie, ale nadal jestem nieogarem. Przy mnie ktoś musi siedzieć i mnie niańczyć. Zapraszam chętnych na priwa. Ja też żadnego pana szkieleta nie widzę. Słabo. No to niezła rada, że tak powiem. Dobra, nie będę chodził tutaj przez 3 dni. Wezmę sobie troszkę tych krzaczków. Krzaczków? No, roślinek z patykami. Sadzonek z patykami. Sobie gdzieś posadzę przy domu, bo widzę, że patyki też mogą być cenne na jakieś pułapki czy coś. A nie wiem, czy to są w ogóle drzewa patykowe w tej wersji. No i może w drodze powrotnej coś wyhaczymy. Oj, nari, nari. Przecież wiesz, że żartowałem. Albo okłamał, albo nie ta wyspa. No okłamał, bo to była nasza pierwsza wyspa. Możemy... A, z wiatrem miałem płynąć. A, chcę pod wiatr! Aaaa! Obawiam się, że ktoś zrobił cię w konia. No to... Powinniście pilnować, czy ktoś mnie nie robi w konia. No ale dobra, no moja wina. Ja się nie znam. Ech, to może skorzystamy z innej rady i to Mosia bodajże mówiła, że o, jest koralowiec jeszcze. Drugi. Trzeci. Ryba. Fajna ryba. To dobra, kontynuując. Mówiła o tym, że możemy sobie do małp iść i za pomocą młotka rozwalić chatkę, wtedy dostajemy chyba kupę na farmę. To też brzmi jak dobry plan. Możemy skorzystać. Tylko co to za rybusy? Dziwne są. Hop. Hop. I hop. Dużo sobie tego nazbieramy. Może wszystko wyoramy od razu. O! Kilo sobie zrobię. Nie ma drzew patykowych? O, może Iwona przeczyta zamiast mnie. Kardor, nie ma drzew patykowych i jak grałem w Shipwrecked, to miałem skieleta obok spawnu, to nie wiem, czy to jest randomowe 1 zł. No widzisz, ja nie miałem, zostałem zrobiony w bambuko. Nie no, nie gniewam się, ale troszkę czasu straciliśmy. Co to jest? Ale mi śmignęło. Będę patrzył. Czy będziesz nagrywał dalej Terraria? Tak, będę. Mangetsu, czy żyjesz tak w ogóle, elo? No, ostatnio nie miałem czasu na nagrania ani live'y za bardzo. Też mogę was przeprosić, ale no... Wydaje mi się, że wkrótce coś się zmieni, bo wkrótce... Nowa seria będzie. Z kimś. No i postaram się, żeby Alchemik i Zelda też jakoś w czasie wychodzili. Wychodziły. W sensie serie wychodziły, o. Wirmereza, Jezu, kto to gada? A kiedy jest Silnado? Kiedy to się pojawia? Mam się tym teraz przejmować, bać? O, delfinki. Nie! Nie! Kardor, jedyny plus to, że koralowiec odpa 2 złote. Dobra. No bo ktoś mi mówił, że delfinki są fajne i że nam pomagają, czy coś takiego. I myślałem, że mogę jakoś oswoić je, żeby za mną podążały i... Boże. No. Pomnik Mereza.
Ale w sumie ja nie chcę jeszcze raz tą postacią. Może zmienimy sobie postać. Mogę z tą... muszę poczekać. Zobaczymy, zobaczymy za chwilku. Wiecie co, no ja nie będę kończył teraz live'a, a samą grę jeszcze chciałem sobie ograć. No, ten pierwszy run był słaby. Powiem wam szczerze, że słaby, no ale grałem po raz pierwszy, tak? Możliwe, że jak wy graliście, o ile graliście w to, no to poszło wam lepiej. No ale... Może sobie zagram jakimś innym tym razem. Pomnik Mereza to był. Ojejku. Powiedzcie mi, jaką postać tym razem chcielibyście zobaczyć? Tutaj mam dwa Wilsony, nie wiem czemu. A zaznaczymy... O, nie mogę sobie dwóch naraz. A dobra. Będzie ship direct. I jaka postać? Jaką postać byście chcieli z tych, które mam odblokowane? Jakbym chciał papugować pewną youtuberkę, to wybrałbym to. Ale nie chcę, dlatego... Powiedzcie, kto by się tutaj nadawał najlepiej z postaci, którą mam do wyboru? What the fuck? Wickerbottom. Kardor, to może teraz Wickerbottom 2 złote. Wickerbottom grałem tylko raz na Together, ale to nie była zbyt długa gra. Dlatego no nie wiem. Wendy, z tego co wiem, to słabo bije. Ale ma tę siostrę, która pomaga, tak? Czekaj, co ona ma tu? Że czuje się dobrze w ciemności? Robot, robot. Robot podobno jest ciężki. Przez pogodę. O Jezu, Jezu, Jezu. WX. Co to jest? W sumie to są jeszcze jakieś nowe postacie, których nie odblokowałem, a szkoda. Ale spokojnie. O, myślę, że zasugeruję się w takim razie... Nie WX, proszę, nie WX. Ja tym nie umiem grać, nawet na Together, ani na zwykłym Don't Starve tym nie grałem. Wolałbym tego uniknąć. Dobra, no to dam wam do wyboru trzy postacie. Albo Willow, albo Wendy, albo Wickerbottom. Wszystkie postacie na W. Taki żarcik. No, wybierzcie. Zróbmy jakieś głosowanie. Oczywiście będę patrzył, czy nie spamujecie. Postarajcie się nie spamować. Popatrzymy, czym byście chcieli. No, jak na razie Wendy się najczęściej pojawia. Dobra, dobra, dobra. Już widzę i z tego co widzę, to nie ma sytuacji, w których ktoś by parę razy pisał to samo, dlatego... Bieremy Wendy! Bieremy! I startujemy. Spokojnie, spokojnie, ja wiem, że Wendy no mniej bije. Ale no... Na pewno siostra jest przydatna w walce z mobami. Może jakoś się to ułoży. Nie będzie może tak źle. Na pewno teraz będzie lepiej niż było wcześniej. Bo tak naprawdę ja miałem Wolfganga, który mi się tak bardzo nie przydawał. Dlatego, że ja nigdy napełniony nie chodziłem. Biorę oczywiście muszelki. Bo widzę, że bardzo przydatne są, a na początku no to myślałem, że to jest taka kupa, której się nie zbiera. A widzę, że bardzo fajna sprawa. Zrobię sobie od razu siekierkę. Lecimy kokosy, może mi na ryj spadnie. No i ranujemy. Troszkę tego, troszkę tego. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ale kurczę, byłem przekonany, że dalej dotrwam tym Wolfgangiem. No cóż, zdarza się. Pięć psychiki, ja to słyszałem.
Ktoś mi właśnie na poprzednim live'ie to mówił, dlatego nie zbierałem tego. Myślałem, że to są takie kwiatki. Dobra, i maczetę się robi. Bo pamiętamy, że Kraków te sprawy. Jakie mam plany? Przede wszystkim, no, dostałem nauczkę za jedzenie, że przede wszystkim muszę zadbać o to, żeby sobie garnek zrobić. Muszę zadbać o to, żeby w pobliżu były pająki, żeby były te bawoły, woły, czy jak wy to mi tam mówiliście, żeby były kupy na farmy. Oczywiście kraby warto też wziąć pod uwagę. Świnki też można. Jeszcze, no, nie wiem co z resztą, bo słyszałem, że są jakieś biomy wulkaniczne. No ale o tym na razie nic nie wiem, dlatego no głównie będę brał pod uwagę rzeczy, które wymieniłem i mam nadzieję, że będzie lepiej tym razem. Wapoły. I dobrą łódkę, no dobrą łódkę też. No niestety nie mam za dużo flinta. A zrobimy sobie kilo i po prostu rozłupiemy, będzie flint. Tu mamy. Dobra, zróbmy sobie młotek. What the fuck? Jak będzie trzeci run, to może... Kardor, jak będzie trzy run, to może odblokujesz postać z DLC, czyli taką surferkę i ona ma deskę, która działa jak łódź. Tak, to też całkiem dobre staty z tego, co pamiętam, a i macheta bije o 4 mniej od spear 2 złote. No, to w sumie... No, spróbujemy. Jeśli się zdarzy tak, że mi odblokuje parę postaci, bo z tego co wiem, no to następną ma mi Wickfield odblokować. No to mogę spróbować nią pójść. A co do maczety, no to dobrze wiedzieć, bo w sumie M4 jednostki to nie jest wcale taka duża różnica. Znaczy trochę, no ale to w sumie pokazuje, że warto to robić, tak? No i z tego co widziałem, to ze skały mi flint niestety nie wyleciał. W sumie te z limpecami też mogę rozwalić, dlatego że za bardzo tego nie będę potrzebował, bo wątpię, żebym akurat tę wyspę zamieszkiwał, tak? A flint na ten moment jest cenniejszy, mi się wydaje. Na Ferrari na modzie. Co wy tam tworzycie? Ferrari! Dobra, mamy młotek. Plum, plum, plum. Tutaj mam kwiatuszek. A ziarnka sobie zjem. W sumie postaram się nie zdrabniać aż tak bardzo wyrazów, bo... Zauważyłem, że Polacy mają do tego tendencję. Ja ostatnio się parę razy też przyłapałem na tym, że zacząłem zdrabniać tak bez powodu. Tu sobie weźmiemy pieniążki, będzie przesyłeczka. Ostatnio jakaś pani mi tak napisała, jak coś kupowałem przez OLX, że czeka na pieniążki, będzie przesyłeczka. Co to jest? Mogłem nie otwierać, bo to... szkoda, będzie mi gniło. No ale poradzimy sobie. I no cóż, może nitry zostawimy, deski sobie weźmiemy, bo deski są przydatne, na łódkę może być. I co tu dalej zrobić? Plecak możemy zrobić, na początek jakiś. Jak się robi? Tu jest backpack, to potrzebuje science machine, a tak to mogę zrobić z tych palmowych. Dobra, skończcie z tym merezem, myślę, że merezowi już... też nie jest do śmiechu z tego, znaczy... No, żarty akurat ten deseń były śmieszne, powiem wam szczerze, że też się uśmiałem, ale już wystarczy. No, wszystko w granicy smaku, tak? Dobra, zrobimy sobie plecak, touchpack to znaczy. 4 sloty, ma zawsze coś. Coś tam odstawiałem jeszcze? W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale teraz już nawet nie mam problemu z tym paskiem Windowsowym. No z tym, o czym mówiłem na początku tego live'a. Dlatego, no fajno, fajno. Czy dodaję na Steam? Nie dodaję. Chyba, że znajomych, no ale no... Widzów nie dodaję. No moim zdaniem mija się to z celem, bo widzów jest na tyle dużo, że i tak nie mam jak każdego mieć. A raczej, no, wolałbym mieć na Steamie samych znajomych, niż żeby ktoś po prostu mi spamował i codziennie mnie pytał o coś.
Dobra. Zobaczmy sobie, jak zrobić łódkę, żeby tutaj nie było. Miałem od razu test bambusa zrobić, czyli bierzemy maczetę. Może jeszcze drewna sobie nazbieramy więcej. A to mogę wykopać? A nie mam... Aha, no. Science machine potrzebuję. Nagraj z okiem Expanda Bros. Chcieliśmy, ale to te parę lat temu. My tutaj za bardzo kontaktu nie mamy i... No nie dogadamy się ze sobą. What the fuck? O Jezu. Wito kopyto. Kardor Wito kopyto. Zaczyna się. Pokryto Wito kryto. Co ja też nie wiem. 2 złote. O. Znaczy, zdaniem wielu to jest taki bezbek tego typu humor, ale mnie on nawet śmieszy, bo lubię przeróbki z ników, z nazwisk, tego typu rzeczy. Dobra, żeby nie było, to sobie ognisko zrobię. Tylko w jakimś sensownym miejscu, tu na przykład. W sensownym miejscu to znaczy po prostu nie chciało mi zrobić tam, gdzie chciałem. O kurczę, wunsz jest. I to nie wiem, czy ten ciulający trucizną. Nie znam się. W sumie to jak sobie postawię Abigail, Flower i zabiję tego Wunsza, to mi się zrobi Abby? Tak to było? Bo ja grałem chyba Windy tylko raz. To była w sumie nawet możliwe, że moja pierwsza postać w Together. Mówię, że możliwe, bo nie pamiętam dokładnie. O, banany. Łabi dudaj, daj, łabi dudaj. Dobra, zrobimy tak. Nie wiem, postawię sobie to tutaj. Nie wiem w ogóle, jak się to robiło. Maczetę sobie weźmiemy. A stycz mi. Może bliżej podejdźmy. Aha, on musi zakwitnąć. Ja nie pamiętam, jak to wyglądało. Za bardzo. A dobra, Monster Meat jest. Nie ma miejsca w eku. Nie opyla się piec bananów. Serio? Myślałem, że wszystko co upieczone jest lepsze. Nie no, może w przypadku grzybów się to nie sprawdzi. Dobra, myślę, że możemy się stąd wyrwać. Tylko zobaczę jeszcze tak śmignę wzrokiem na szybko, czy tu czegoś nie zostawiłem. I czy coś jeszcze możemy tutaj wziąć. O! To, jeszcze wine potrzebuję. Właśnie, właśnie, właśnie. To dobrze, że popatrzyłem. Bo w sumie ja chcę stąd iść. Odpłynąć. Ciną w dal. Jestem rozbitkiem i żywię się kwitkiem. Dobra, mamy tratwę. I będziemy płynęli. Gdzie chcecie popłynąć? Jak uważacie? W którą stronę? Am, 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 am. Po majówce będzie nowa piosenka. No, rap. Bo nie wiem, czy... Znaczy, moim zdaniem rap można nazywać piosenką, ale... No niektórzy się o to spinają, dlatego powiem, że rap. Żeby nie obrażać piosenek. W lewo, w prawo. Dobra, pierwsza osoba, która napisała, że w lewo, dlatego no niech będzie w lewo. Ja sobie jeszcze zrobię tak. Chociaż... Kokosy mi padły do wody. What the fuck? Miejsca za bardzo nie mam. Niech ta butelka wyleży. Kardor Spear zadaje 32, a Wendy zadaje z niego 22.5 i na pierwszej wyspie ci się koniec mapy chyba zrobił XD 2 złote. Na pierwszej wyspie ci się chyba koniec zrobił? Nie wiem, o co chodzi. Ale dobra. Myślałem, że to jest tęczowa meduza i uderzyłem jak debil. Zdarza się. No w sumie to jest zachód, masz rację.
tu sobie kawkę piję. Jest w miarę spokojnie na tym morzu. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Bo powinno być dużo atrakcji do zbierania, a nie... O kurde, przemoczyłem się troszkę. O, nie, mi się to źle kojarzy. Ja jakoś nie chcę mieć z tym nic wspólnego. No, ostatnio źle wyszło. Dlatego wolałbym nie. I co, małpy tu będą? Nie wiadomo, co tu będzie, ale jest złoto. Co to złoto? To sobie wezmę złoto. Dobra. Kocham cię, siema. Też cię kocham. Jetsu się wziął z Naruto, czy kiedyś na to wpadłeś? Jeden złoty. Znaczy ja już to tłumaczyłem na wielu live'ach, ale dobra, mogę wytłumaczyć po raz kolejny, że Mangetsu, ale przez jedno U to jest pełnia księżyca po japońsku i... O, co to jest? To jest chyba jakiś biom wulkaniczny, magmowy, o tym chyba słyszałem. Pamiętam, jak Arlinka wykopywała, to jakieś kryształki wylatywały. What the fuck? Dobra. Kardor po prawej na pierwszej wyspie jest chyba koniec mapy, bo się coraz bardziej biało robiło, więc jesteś na prawej części mapy 3 złote. Aha, o to chodziło. No ale dobra, żeby nie było, że teraz się troszkę rozproszyłem i nie odpowiem na poprzednie pytanie. No to tak w skrócie wzięło się od pełni księżyca. No z tym, że po prostu sobie dodałem U na końcu. Wpadłem na to, kiedy oglądałem, o dziwo, nie Naruto, a jak oglądałem Bleacha, czyli w sumie też innego tasiemca, bo tam miecz głównego bohatera nazywał się Zangetsu, czyli cięcie księżyca. No i wtedy wpadłem na Mangetsu, no ale to już ile lat temu było, to nawet nie pamiętam. Jakoś chyba ten nick wymyśliłem w 2010 albo 2011 roku. Wendy jest mokro, no w sumie coś w tym jest. Lenny face. Delfiny zostaw w spokoju. Bezpiecznie dla nich, a tym bardziej dla ciebie. No, taka prawda. Aż mnie coś w gardle zabolało. Czy twoje imię to Adam? Tak, zgadza się. O, faktycznie! Ważne, po lewej na tej wyspie, co jesteś, są bawoły 2 złote. 2 złote bawoły są. Jej, fajnie. No zjemy sobie coś może. W sumie mam już pełne. Ojojoj, no ale myślę, że akurat ten run jest lepszy trochę. No i jakiś nowy biom odkryłem, jeszcze mam te woły całe. Jest lepiej. Znacznie lepiej. No będą kubki. Czy Mangetsu to pełnia księżyca? Tak, tylko przez jedno U. Przez 2 U nie, ale no mój nick się pisze przez 2 U, żeby nie było. Tak jakoś. Nagrasz kiedyś The Binding of Isaac? Nie, raczej nie. Jestem w to słaby. Grałem w to może w 2013 roku i stwierdziłem, że to nie dla mnie. Czekajcie chwilę. Dobra, mamy nowy dzień. I mam jakieś jarzębiny tu na dole, na wodzie, nie na dole. A to? Co to? Co to jest?
Miałem Kill Off, ale widocznie już się zmarnował, zużył, znaczy się. Właśnie nie wiem, które można kopać, a które nie. Ready for mining, no ale nie mogę coś kopać tego. Ja nie wiem już. Wiecie co, zrobimy sobie tę tratwę, tę taką najprostszą. I zobaczymy, co tu będzie grane. Kubki mamy zbierać. Jak znajdziesz na wodzie takie bąbelki białe, to możesz ich śladem do wieloryba popłynąć, coś jak koalefant. No ale nie wiem nawet, czy zabiję takiego wieloryba. Kupy, no, do rączki. Niezbyt to higieniczne, ale będzie przydatne. A mam je sobie jakoś do domku zaprowadzić? Mogę? Da się w ogóle? No, nie wyobrażam sobie przez ocean płynąć z takimi wołami, no ale no, może wszystko jest możliwe. Nie płyń, bo jest agresywny. Czemu? Jest słodki. A to? To drewno? Drzewo znaczy się. Coś fajnego to z tego będzie? A nie, to takie zwykłe w sumie. A ten korzeń przypomina troszkę drzewca z tego biomu, tam gdzie są te koty. I kasztany. No tu więcej ich jest. Więcej kubek też. Będzie. W zwykłym Dawnstarwie na pewno 6 kubek, to jest ta taka lepsza farma. Ale tutaj, no nie wiem, chyba też. No tak mi się wydaje. Po co mieliby twórcy odbiegać od tego kanonu? What the fuck? Kardor, możesz to kopać łopatą, te magmowe kamienie, że tak powiem, a i tym razem zrób szybciej lepszą łódkę, a nie 21 dzień, a ten dalej na początkowej. I te bawoły też mają bulduki jak w normalce, 2 złote. Dobra, dzięki. No, wrócimy się tu pewnie później, jak już Science Machine sobie zrobimy i tak dalej. No już możemy zrobić, bo mamy złoto. No. Ale jeszcze pozbieram może. Będzie na 3 formy. Znaczy już, czekajcie. 6 na 1, no to jeszcze może z 2. O, tutaj jest jedna. Jeszcze 3 kupy na widoku, 4, dobra. Wiecie co, bo ja tu mogę cały dzień na kupach spędzać. A mi na tym aż tak nie zależy. Może po prostu zwinę to, co mam, i pójdę stąd. A tutaj jest jeszcze jedna pod ręką, to wezmę. Resztę już chrzanić. Tutaj jeszcze się wrócimy. Mamy teraz ważniejsze rzeczy. A nie chcę skończyć z głodem tak jak ostatnio. W ogóle, która jest godzina? O, 21. Okej. Okay. W sumie godzinę streamujemy jakoś. To może jeszcze tutaj na dół pójdę, ale tu chyba nic nie ma. No, nie ma nic. Dobra, dobra. W takim razie, warto się osiedlić w pobliżu wołów. Mamy też ten biom magmowy. Tak to się chyba nazywa, no bo kamienie są magmowe. No to możemy gdzieś tutaj w pobliżu na jakiejś wysepce się osiedlić. Tylko wypadałoby jeszcze, żeby były pająki, ale pająki też możemy sobie, że tak powiem, posadzić. O! Nie wiedziałem, że to się łączy, nie wiedziałem, że tu można wpłynąć od strony oceanu. W ogóle 20 kupek to jest max, nawet nie wiedziałem, bo miałem zawsze mody na max tax zwiększone. To jest jaka? A nie wiem, ale wydaje mi się, że ta zwykła meduza, a nie tęczowa. Tęczowe są chyba w nocy, albo, no nie wiem.
Kiedyś jedzenie się nie psuło. Kiedyś to było. Dobra, może popłyniemy na północ. I gdzieś tam się osiedlimy. No tak, żeby być w miarę blisko tej wyspy. Zobaczymy, co jeszcze tam gdzieś w pobliżu będzie. Zawsze będziemy mogli się tutaj przetransportować. W razie, gdybyśmy chcieli na woły iść. I będzie chyba git. W ogóle co to za rybus? On często mi tutaj przychodzi, jakiś taki ryjek. Śmieszny. Kardor, jakbyś tu były jeszcze pająki, ziemniaki i korale, to byś tu miał dobre miejsce, jedne z najlepszych, nawet jak nie najlepsze dwa złote. No właśnie też tak uważam, jak biorę, nie wiem, pod uwagę to, co, to czego się nauczyłem w poprzednim tym podejściu z Wolfgangiem, no to też tak się zastanawiałem, tylko no jednak brakuje paru rzeczy, tak jak tutaj wymieniłeś, jakichś jeszcze limpeców może. Może jeszcze trochę większa wyspa by się przydała, tak żeby miejsce było na jakieś tam drzewa i tego typu rzeczy. No bo wyspy nie możemy sobie przecież posadzić, nie będziemy sypać, nie wiem, piachem w ocean, żeby się ląd zrobił. Dobra, wiecie co? Będę musiał jakoś przetrwać tutaj noc w niezbyt korzystnej sytuacji. A zjem sobie to, wiecie, bo mi to zgnije i później będzie mniej dawać. Spokojnie, spokojnie. Ja myślę, że ta tratwa jest, ojoj, dosyć wytrzymała. Ona może tylko tak wyglądać na taką złą, ale... W gruncie rzeczy ona jest bardzo wytrwała i bardzo odpowiednia i noc wcale nie jest długa. What the fuck? Kardor, teraz jak coś to możesz przywołać Abi, bo masz kwiat na maksa 1 zł. No dobrze, dobrze. Tylko jeszcze musimy odpowiednią istotkę znaleźć do tego. W ogóle motylem można wskrzesić Abi? Motylem? Nie wiem, nigdy nie grałem tą postacią. Albo raz, ale nic z tego nie pamiętam. Tak, w The Forge grałem. Większość skinów zdobyłem. Maniaczyłem w to. Nawet większość achievementów chyba tylko... dwóch nie zrobiłem, tych najbardziej hardkorowych. Tam był jakiś achievement w stylu... O, co to za butelka? Oj, 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 zacina. A pochodnia, idź sobie, pochodnia. To do łapki. Wiadomość w butelce. Mapa piratów! Dobra. Już nie mam tej wiadomości, tak? Mam to... O, mam zaznaczone na mapce. No to nara, butelka. Zrób sobie wreszcie bazę i lepszą łódkę. No ale szukam miejsca na to... Na bazę. No, chcę jakieś lepsze niż to tutaj. Znaczy, to miejsce warto mieć w pobliżu, tak? Ale no. Lepiej może jakieś wyspy w pobliżu jeszcze znaleźć. Widzicie, że tutaj mamy zaznaczone na mapce? No to już mamy do zwiedzenia następną wyspę. What the fuck? Która wcale nie jest tak daleko, dodam. Cześć, Asiek. Motylem chyba się da, bo ona się robi, jak zabijesz, to pewnie dotyczy to też motyli. Czemu Iwona nie czyta? Iwona! Czy tam Danuta, nie wiem. O! O! Kardor, motylem chyba się da, bo ona się robi, jak zabijesz, to pewnie dotyczy to też motyli 2 złote. Danuta się spóźniła, ale przeczytała? Tak, Arlinka, niestety umarłem. Postaram się, żeby był zapis live'a, bo z tego co widziałem, to oglądasz i jak będzie zapis, no to nie oglądaj. To było durne. Nie pytaj, czemu Wendy, ludzie chcieli.
Dobra, mam skarb piratów. Dobra, nic tu nie mogę zrobić. Zgaduję, że to trzeba łopatą wykopać. Ja niestety science machine jeszcze nie mam, ale wiecie co mogę zrobić. Nie wiem, czy mam złoto marnować. Ale kusi, a nie musi tak naprawdę. To może się tutaj osiedlimy na tej wyspie. Co tu jeszcze jest? No pająków nie ma niestety. Co? Taki ryjek fajny. Ja bym jeszcze wziął pod uwagę jakieś, nie wiem, pająki, małpy. Co tam jeszcze było? Woły mamy blisko, fajnie. Coś jeszcze warto wziąć pod uwagę? Jak będzie okazja, to zrobię. Bo coś jeszcze było na przykład w poprzednim ranie z Wolfgangiem. Czego nie mamy tutaj? Na przykład krabów trochę brakuje i widzę, że tutaj nie ma tych dziur... No jak to się nazywa? No tych dziurek, no. No ale dobra, no. Chyba to miejsce się nada. Chyba się nada. A w którym dokładnie miejscu by się zjedz coś? 54. No, jeszcze sobie potrzymamy. Do garnuszka możemy potrzymać. Tu jeszcze mamy węgiel od razu. Gdzie by się osiedlić? Bo nie chcę, żeby mnie też węże atakowały. Gdzie polecacie? Tutaj? Tutaj? Nie, tutaj raczej nie. Czy tutaj? Jak uważacie? Tak, chodzi mi o kraby. Tylko no... Jak są dziurki, to i są kraby, czy jakoś tak. What the fuck? Jakbyś zrobił plecak i łopatę, Kardor, jakbyś zrobił plecak i łopat, to możesz zniszczyć maszynę, to dostaniesz złoto 1 złoty. Tutaj, na kamieniu. Przy morzu, tylko nie na plaży. To co mam w dżungli? A nie będę się strachał, no. Nie pająków, tylko węży na przykład. Dobra, nie będę w kółko cały czas latał, nic nie robił. Uścinam to wszystko tutaj. No wiadomo, jak są dziurki, to i są kraby, nie? Właśnie, motyl! Jak to mam zrobić? Mam ją wypuścić, nie wiem, na ziemię? Motyl! No, dobrze, dobrze. No ty se tam podleć, ziomuś. O, bardzo dobrze. O. Jej! Tylko mi psycha spadła niestety, ale mam Abigail. Wow. Chyba pierwszy albo drugi raz w życiu. Pomiędzy plażą a kamieniem. Plażą a kamieniem tutaj? No ja wiem, że nie jestem good player, don't starve, niestety. No ale będę kiedyś. Może sobie zjem jajko. Jajko i kokosz. Arlinka, doradź mi, gdzie się osiedlić, proszę, bo ty jesteś tu najbardziej doświadczona. Ja się... Właśnie najgorzej zawsze mam z tymi miejscami na osiedlenie się. Nigdy nie mogę się zdecydować. Dobra, za chwilę ogarniemy. Na razie pościnam te drzewa i zobaczymy. Tam, gdzie będziesz miał dużo miejsca na rozbudowę i przynajmniej dwa różne biomy. A czy ta wyspa twoim zdaniem się nada? A jeśli tak, no to które miejsce? Nigdy nad samą wodą, bo cię zaleje. Na przykład można by było tutaj się osiedlić w tym miejscu.
Albo tutaj bardziej, bo mówisz, że nie nad samą wodą. Są trzy biomy. Podobno nie na plaży, bo na plaży jest źle z jakiegoś powodu, z tego co wszyscy mówią. Pewnie przypływy, odpływy, te sprawy. Grzybek! Na psychę będzie. Już, proszę. W ogóle tutaj na dole. A nie, to są wodorosty. Dobra, nieważne. Chociaż tutaj może jeszcze jest kontynuacja biomu. No, bo to jest chyba też to. Możemy się tam wybrać i zobaczyć jeszcze. Po pająki zawsze możemy iść. I sobie je gdzieś zasadzić blisko. Za mała twoja. What the fuck? Kardor, ta Abi się tak świeci, że mnie oczy bolą od tego kappa 2 złote. No jak, to no ona jest słodziutka, fajna jest. Chodź tu, Abi, do nogi. No, no, no po prostu elegancko. No to może się jeszcze wybierzemy, tylko tak patrzę, że żeby też za dużo, za długo nie podróżować, bo ostatnio też łaziłem cały czas po mapie, płynąłem i później miałem problem na przykład z żarciem. To może zrobimy tak. Postawię sobie tutaj Science Machine i w razie czego zawsze to miejsce będzie dla mnie, bo no będzie sobie. Ja sobie tutaj zrobię jeszcze łopatę na przykład. Wykopię ten skarb piratów, bo to mnie kusi, a nie musi. Naprawdę. A, saving. Dyg. Wow! I mamy kości! Właśnie, kości! Ostatnio była mowa o tym, że są przydatne i szukaliśmy ich. Blueprint, jakiś obsidian coconate. Speargun. Co to jest? Jakiś włócznio-pistolet? Co tu jeszcze mamy? Blubber suit? Co to? Jakiś zbrojek, tylko nie wiem do czego konkretnie służy. Jest jakiś opis, nie ma. Spear mamy, fajnie. No ale to zawsze mogliśmy sobie zrobić. Jak zwykle problem z miejscem. O, o, o. Dobra, deski na razie wyrzucę. I znajdź jedzenie. Hej Mangetsu, hej. I plecak, właśnie plecak, 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 plecak. Dobrze mi, Arlinka, mówisz. Ty to masz łeb. To był plecak. Tylko patyku nie mam, patoli nie mam. Są tu, o, są patole. Co ty, Wendy, co ty? Już łopatą chciała. Łeb jak sklep, co? Łeb jak sklep? Z czymś takim się jeszcze nie spotkałem. Z takim określeniem. Dobra, weźmiemy sobie... hops. 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 I pyk. Żeby nie było znowu hops. I dobra, więcej miejsca od razu. Wow. Aha, Jezus Maria! Ja myślałem, że jak jest prototyp, no to to jest tylko prototyp. A, dobra, szanić. Myślałem, że dopiero jakby odkrywamy ten plecak. Nie wiem, coś mi się pokićkało. Mi się często wszystko kićka. Dobra, na razie ten Science Machine zostawię i ewentualnie jakbym potrzebował złota czy czegoś tam, to się tu wrócę. Na razie... Proszę się ze mnie nie śmiać, tak? Pójdę sobie po moją łódkę. Albo... No dobra, tej lepszej nie zrobię. Chociaż to tylko kawałeczek. Tam siano trochę potrzebował. Jest tu siano.
Nie ma. Dobra, to pójdę po tamtą budkę. Ryfek ci pomoże. Magetsu. Nytam ci. You made my day. No dziękuję, dziękuję. Ja mogę zawsze make your day, naprawdę. Ja to jestem taki chłopak, że... Dobra, może nie będę dokańczał. Ale robię głupie rzeczy. I trudno. Tak ma być. Niech Trawsko leży. My tylko sobie tam podpłyniemy, zobaczymy, coś tam zgarniemy. Jak tamta wyspa się okaże większa niż ta, którą tutaj mamy, to się osiedlimy. I fajnie byłoby, jakby były jakieś pająki, coś takiego może. A tak to no, garnuszek by się przydał, bo głód mi już pada. I parę innego rodzaju jedzenia. Pełnia księżyca, zrób krok pota. No właśnie, też mi tutaj piszesz. O tym samym pomyślałem, bo słabo z głodem może być. Duży ten biom, znaczy... Zobaczymy, czy będzie większy niż tamten u góry. I złoto tu nawet jest. Co to złoto? Ja chcę złoto. No złotem się nie najem, więc może być problem. O, no właśnie. O, co to jest? Bagna? O! Tak, to są te arlinkowate, te takie, no. O kurde, żabon. Dobra, ja się stąd wynoszę na razie. Ale chodziło mi o to, że tam jest ten... ta pierdziawka taka. Ta zatruta dziura. No, wiecie, która. Ta, która nas uratowała ostatnio. Przed trucizną. No cóż, to miejsce jest fajne, bo nawet mamy jakby dostęp do szybkiego odtrucia się. No, powiedziało mi się tak tylko. No offense. Bo skojarzyło mi się z tobą dlatego, że ostatnio mi poradziłaś, żeby tu... Jezu, jak one wyskakują, głupie. What the fuck? Krzyby są. Hardosem 2 run nauczy cię nie płynąć w 21 dniu na początkowej tratwie i zaatakowaniu delfinów. Jest taka maszyna hazardowa na losowej wyspie i tam można dawać monety, a może wypaść na przykład kieł z morsa 2 złote. Dobra. Żeś mnie rozśmieszył tymi moimi błędami. Znacie kogoś, kto mówi youtuberowi, że jest z nim od początku kanału, a naprawdę dopiero zobaczył... A nie wiem, o co chodzi. Głód, no ja wiem, że głód. No ale co mam? To uczucie, gdy masz kamień, ale nie masz siana. Sobie zjem ewentualnie to, ale to tak w nagłym wypadku, zawsze to 18 głodu. Niestety psycha mi trochę padnie. Butelka z mapą, ona się... O, jest faktycznie! Ja bym sobie może zrobił te tratwy, albo po prostu popłynął tą moją, zobaczymy. I bym sobie... Te, jak to się nazywa? Nie winorośla, tylko wodorosty. Wodorosty bym sobie zebrał. Bo nie mam lepszego pomysłu na ten moment na jedzenie. No właśnie to jest ten problem tych okolic, że niestety no... Nie ma tu zbyt wielu, moim zdaniem przynajmniej, źródeł pożywienia, bo ja jeszcze... O, tutaj w sumie są berisy. No bo ja jeszcze tak nie jestem ogarnięty w tej gierce, ale widziałem u pewnej youtuberki, którą już tyle razy podczas tego live'a wymieniłem, że wstyd dalej wymieniać, bo będzie, że się podlizuje czy coś. Widziałem, że można tam łowić, znaczy łowić. Na jakieś tam takie siatki na ryby wystawiać, coś takiego. Miał. 19. Oj, to się porobiło, co się porobiło. Muszę mieć siano.
No niestety nawet nie wiem skąd kawę się zbiera, bo już nie pamiętam. Znaczy widziałem, że tam się później to przepala, się tam bierze, daje chyba 3 i miód i się... Jest kawa, bo widziałem, ale... Ale tak to nie wiem. Nie wiem, mi trzeba pomagać, mi trzeba niańczyć. Chyba. O, tu jest. Chyba moje źródło pożywienia. Mówię chyba, bo jeszcze wszystko może się zdarzyć. A Patek stąd pójdzie. Kawę z wulkanu. O! A mówili... Nie, w sumie ja się nie zbliżam do tego gnoja. Won mi. A tutaj? Co mi się tu wyświetla? Co to jest w ogóle? Jeszcze nawet nie zdążyłem sobie tego ogarnąć. A to mi Sanity bierze, jak tego nie upiekę, nie usmażę. No to jest kolejna wyspa! To może ta będzie tą jedyną. Oby tak, zobaczymy. To jest znak. Jedz coś, gnojcu. Spokojnie, spokojnie. Ja chcę tylko iść po butelkę. Albo dobra. Masz rację. Nie do końca mi się podoba, że mnie wyzywasz. Można to uznać za wyzwisko. Ale masz rację. Dobra, zjem już to. Abi, bij się. Na razie tyle musi nam wystarczyć. Zobaczymy sobie tę wyspę. Może nas uratuje. O. O. What the fuck? Kardor, Kardor, Bardor, Gardor, Srardor. Nie mam pomysłów, o jaki słodki delfin zaatakuje go i bierze całą rodzinę. I dobra, mówię, wystarczy. Chciał mnie zabić do ataku i giniesz w 21 dniu przez słodkie delfinki 3 złote. Proszę, no hate me. Jeszcze nastaną dobre czasy. Jeszcze będzie lepiej. No i znowu ten drzewol. Z zamkniętym ryjem. To jest chyba taki odpowiednik Living Free, coś takiego. W ogóle jak grałem po raz pierwszy, znaczy, no, zwykłego Don't Starve'a grałem. Na początku to bałem się. Właśnie tych drzew z mordami, że mi wyskoczą, coś mi zrobią. Bo nie wiem czemu mi się kojarzą z tymi takimi wierzbami, które są w Harry Potterze. Tam była jakaś tam wierzba, nie pamiętam już nawet. Ale że takie straszne jakieś rośliny. W ogóle dużo berisów tu jest. To mi się podoba. Nie no, ta wyspa jest fajna, tylko jest tutaj cała dżungla. Też czuję, że to jest dobra wyspa, bo jest duża przede wszystkim. Jest nawet blisko innych wysp, na których... O nie! Jest pająk! Pajojajo nawet jest. To chyba jest strzał w dziesiątkę. Ta, bijąca wierzba, no o to mi chodziło. Upiecz malinki na urwipołciu. Jest, konsumuj. Dobrze, tak zrobię. Ale za chwilę, bo dzień jeszcze młody. Czy jakoś tak. Nom, nom, nom. Małpy nawet są. Wow. Tu wszystko jest. Znaczy no, wszystko jest dżunglą. Ale i tak jest dobrze. Bo mamy do innych biomów dosyć blisko. No, pająki są. Kolejne kokony. Dobra. No to my się tu możemy osiedlić. I co wy na to, żeby... Tutaj na górze gdzieś się osiedlić, tak żeby mieć blisko tutaj do tych bagien, do tych magmowych, tych tutaj kamoli. Siostrę zgubiłeś. Ty, faktycznie! Okej. Okay. Okej, okay, nieważne. Ale chyba masz... Czekajcie, jak to jest z Abi? Że ma się jej kwiatek, czy tego kwiatka już później nie ma? Ja nawet nie pamiętam. What the
Żeś mnie wystraszyła, bo tak patrzę po ekwipunku, że nigdzie tego kwiatka nie mam. Kardor ja myślałem, że to jest tak, że... nie ginie od trucizny manjutsu, ginie od żab z bagien manjutsu, manjutsu, jeden złoty. Ja myślałem, że to jest tak, że ma się jeszcze kwiatek w ekwipunku. Tak jak jest z tym, jak to się nazywa, z glomerem i z chesterem. Delfiny oswajasz rybami... Tchezgamer, 26 profil delfiny, no oswajasz rybami niekilowe mixdd. No. I zjedz kosinus szybko 1 zł. Zjedz kosinus. Kosinus. Chodziło o coś chyba. A kosinus. Może być kosinus. Dalej tu są bagna. To ja bym się tutaj może osiedlił. Albo tu. Może tu jednak. A no dobra, Arlinka, masz rację. Dzięki. Ja czasami jestem w tej gierce taki roztrzepany, że jak za dużo mi się wszystko pojawia przed oczami, to ja później już przestaję myśleć, nie wiem czemu. Dobra, zrobimy sobie kolejne ognisko z kamienia. Myślę, że to będzie dobra decyzja. A w którym miejscu dokładnie? Może gdzieś... A może najpierw sobie coś zetnę? Mam siekierkę tutaj. Ona jest kwiatkiem. Te, nie wyzywaj jej. Może ona nie chciałaby... O kurde! Mam maczetkę. O kurde. Dobra, nie. Ja biorę... No już nawet nic nie muszę brać. Wiem, że miałem ognisko obok, ale nie do końca mi tam to miejsce pasuje. Wolałbym coś, co jest bardziej, że tak powiem... Tu postawię. Wolałbym mieć na przykład bliżej do tego biomu, tutaj, żebym mógł sobie stąd na przykład wypłynąć. Nie wiem, czy tutaj w ogóle w tej grze można jakieś porty robić, czy coś w tym stylu, ale no fajnie by było. No to miejsce jest tak wciśnięte tutaj na siłę. Nie wiem, możemy tam coś zrobić, ale nie chciałbym jakoś tam mieszkać. O, w sumie dobra informacja. Ulepsz tą włócznię natrującą, potrzebujesz do tego jadu węża. No zobaczymy. Na razie to może zastanowię się nad tym, żeby sobie zrobić crockpota. Bo już niedaleko przecież mam ten biom z patolami, z drzewami. Wezmę sobie też łopatę. Tutaj powycinam. Myślę, że tutaj się osiedlę. Nie mam może jakiegoś zmysłu do miejsc, ale wydaje mi się, że tutaj też można coś fajnego wybudować. Oj, może na razie powywalam niektóre rzeczy. Kości mi raczej nikt nie zje. W ogóle w tym Dawnstarwie są jakieś krety? A gdzie ja tratwę zostawiłem? Tutaj. Jeszcze tam była butelka. Zawsze możesz zrobić most z łódek pomiędzy wyspami i tylko będziesz skakał z jedną na drugą. No, dość ciekawy pomysł. Mam duchy. Zjedz kosinus. Kardor, zjedz kosinus, co i świnie się oswaja kilofem bogowalnierz i jak szarżuje to tak do wody i tonie i mówi druga świnia w chyjołu kill my camerat i potem kill ją. Ciekawe jak Iwona przeczyta ziemnioki 1 zł. Ziemnioki. No w sumie normalnie. W miarę normalnie. Nie piesz tych bananów. A ja lubię piec banany. Zabronisz mi? Pieczenie bananów to moje drugie albo trzecie imię. Lepiej niż Wolfgangiem. No w sumie coś w tym jest. Może dlatego, że aż tak się nie ociągam na głupotach. Powiedziałem aż tak, bo ociągam się. Zaczyna mi chyba łódka przemakać, wiecie? Oj.
Dobra. Ja przyszedłem tutaj po jedną rzecz, czyli węgiel. Szkoda, że krabów nie mam nigdzie w pobliżu, ale myślę, że bez tego się obędę. Dobra, zobaczę te twoje banany. Bo przyznam się, że jakoś nie miałem okazji. Dobra, wydaje mi się, że już wkrótce tego węgla nam wystarczy, bo nie wiem, czy mi tu jakiś drzewiec wyskoczy, czy jeszcze coś gorszego. Boję się. Papa, ziemniaczek przybyło. Ziemniaczek pożegnało. A w sumie zobaczę sobie jeszcze mapę. Daleko. Jeszcze miałem jedną sprawę zrobić. Załatwić tutaj z tym miejscem. Klub. No. Dobra. Może jeszcze wyratuję trochę tę łódkę. Bo nie wiem, czy mi wystarczy. I zobaczymy. No jakoś sobie poradzimy. Szkoda, że też plaży nie ma tak bliziutko. Bo nie wiem, jak będzie na przykład z muszelkami. Bo z tego, co wiem, to było do lepszej łódki. Uzbrojonej łodzi. Jeszcze było do zbrojki przeciw truciźnie. No, wyskakuj. Nie z kasy, tylko na wyspę. I tu mamy nasze ognisko. I tutaj chcę się tak jakby osiedlić. To może zacznę od tego, że sobie tutaj wyklupię różne nieprzydatne rzeczy. A mogę to od razu wykopać. Dobrze, w sumie dobrze. Bardzo dobrze. I sobie tego crockpota wreszcie zrobimy, ale zaczniemy od Science Machine. To może bym to sobie zrobił gdzieś tutaj. Bo nie wiem, jak będzie z tymi przypływami i odpływami, że mi nie podmyło, że... A Jezu. A czekajcie chwilę, bo jakiś Kuba mnie zaprasza do gry. Ja tu muszę chyba selekcję znajomych zrobić na Steamie. Z tym najgorzej czasami. Dobra. I ja miałem... O! Kawałki złota mogę zrobić. Miałem sobie crockpota jeszcze walnąć. Gdzie był? Tutaj był crockpot. To kamoli i patyków. Te patyki to są nieszczęsne. Mam tak mało patyków. Dobra, tutaj blisko są na szczęście na wyspie, ale... No wkurzyć się można. Jeszcze przy okazji po kamień bym poszedł. Chociaż mam kamień. Mogę zestakować. Grasz Fortnite. Zagrałem może parę meczów, bo mnie Ryfek namówił i z nim zagrałem. Ale tak to może w przyszłości coś będzie z tego. Może. Zobaczymy. A ja patoli nie mam niestety. Wezmę sobie sadzonkę patoli. Obok domku sobie posadzę, bo... No ktoś mówił, że drzew patykowych nie ma niestety. Oj. Nie tutaj gdzieś zabija. What the fuck? Kardor to chyba ostatni donatem mój, więc powiem na rafchył kilmy camyra tąkno, potem machetą bijesz pająki, bo myślisz, że ty mnie oswoisz, ale wołają delfiny, wieloryby, krokodyle, węże, 3 złote. Nieważne już. No niestety, ze mną się czasami tyle memów tworzy, że... Czasami... Myślę, że można by było sobie założyć taką stronę, która się nazywa Logika Mangetsu. I po prostu wyciągnąć z tego takie fajne wnioski. I tyle tam wrzucać.
Drzewa przy bawołach dają patyki? Ale ktoś pisał, że nie ma. Na donacie nawet. Najedz raz a porządnie. Spokojnie, na ucztę. Jeszcze będzie czas. Ja mam 6 patyków. To jest w sam raz. W sam raz po to, żeby po prostu wrócić się tu na chwilę i później jeszcze raz cierpieć katusze. Patrz, z dedykacją dla ciebie. Am. Dobra, zobaczymy jak z tym krokwotem. Mi to tak mozolnie idzie, że... Science Machine. I krokwot był tutaj. To jeszcze kamoli potrzebuje przerobić. To sobie psycho od razu odnowię. No chociaż troszkę. No i mamy krokpota, mamy krokpota. Damy sobie tutaj tak bliziutko bardzo. Bliziutko. Uczta 10 jagódek, uczta. No ty się śmiej, ale będzie uczta. Może jeszcze nie. Bo ja chcę te jagódki jeszcze wykorzystać w bardzo fajny sposób. Mianowicie chciałbym iść po pająki, a tym samym monster mity. I tam będziemy już mieli kuleczki mięsne. Wiecie? Są emocje. Dobra, zrobimy tę łódź, tylko potrzebuję jeszcze muszelek bodajże do niej. Do tej łodzi. Łódki, łodzi. Chodź mnie tu. Pajak. No fajnie, że ona bije dookoła. Na pająki będzie dobra. Nawet nie muszę... Stoję z maczetą i patrzę się ryjem. Mamy monster mita. Będzie uczta, będzie. No, Abi. O kurde. O kurde. Ja tam nie chcę stać. Może zginie, może nie. Zobaczymy. Boom. 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 A może dopomogę. Tylko nie wiem, czy mu się... Dobra, dobra. W sumie to nam się opłaciło. Jakoś tak też za bardzo Wendy nie grałem, nie lubiłem. Ale na pająki to jest akurat fajne. Bo bije obszarowo ta jej siostrzyczka. No i odwieczny problem, czyli co wyrzucić, co zostawić. Dobra, Devastator, za dużo mi tutaj spamujesz. Tymczasowo wyciszam. I zrobimy sobie tak. Najlepszy brat ever. No jakby nie patrzeć, jestem siostrą. No ale rozumiem, o co ci chodziło. Znaczy, spokojnie, ja zrobię czapkę ze skóry węża, bo ta czapka ze skóry węża, która pojawia się w co drugim donacie od Cardora bodajże do... to nie jest moje... To nie tu chciałem być. No to po prostu jest już legendarna ta czapka. Czapencja. Czapula. Dobra. Kupy będą na farmy. I ludziska, robimy ucztę. Robimy... O! Patrzcie, mam meatballsa. I zobaczymy, jak z tymi kupami będzie. Może skrzynkę jeszcze sobie gdzieś walnę. Bo z tym też na razie słabiutko. Z miejscem w eku. Ja bym sobie skrzynki zrobił może gdzieś tutaj w głąb. Tylko te drzewa, one mi zasłaniają. A tutaj sobie zjem balelysy. I ścinamy, bo mi to zasłania to jedno drzewo, drugie drzewo. Nabijcie się. Nie. No.
W ogóle mam geometric placement, a czasami się tak trudno kładzie niektóre rzeczy, żeby to było prosto. O Jezus! Nie, to jest okrutne! Nienawidzę tego moda. Dobra, będzie krzywo. Nie no. W ogóle za blisko wody może trochę. Coś mi tak mówi, jakiś tam szósty mój zmysł. Nie, ja nie chcę się w to bawić, weźcie to ode mnie, błagam. Dobra, na razie niech se jest. Najlepsza to czapka z bossa Rekino Tygrysa, bo jest taka jak z oka cyklopa w Don Starwie, ale do tego daleko. No ja wiem. Ale się uda, ja wierzę. Wierzę w siebie, wierzę w ciebie, wierzę we wszystkich. Gdzie ja mam siekierkę? A, nie mogłem sobie zrobić, no bo nie ma patyków. Musi... A, no, dobra. No to może być problem, ale... Zajmiemy się innymi sprawami, nawet nie zauważymy, a patyki nam tam wyrosną. Chociaż może na tej wyspie, czy są jakieś patole? Tak średnio bym powiedział. Alchemy Engine potrzebuje. No to lepsze farmy. Nie chcę po 4 robić. Jak to się ma? O właśnie, jeszcze miałem skrzynkę postawić. Tylko mi tu przeszkadzały drzewa, węże, wszystko. A, sobie postawię tutaj. Złoto niech tu też siedzi. Chociaż złoto możesz się za chwilę przydać. Tam dudady są bodajże. Do zrobienia. Mangetsu, wiesz, że jest mod w Don't Starve, że masz widok z pierwszej osoby? Tak, widziałem niedawno i nawet podesłałem paru osobom. Cutstone'y? Z tym przynajmniej nie ma problemu. Dudady? Jak się robiło dudady? Jak się robiło dudady? Tu jest. Więcej cudstony potrzebujemy. Deski. Będzie seria na kanale. Jeśli ogarnę tę grę, to możliwe. Na razie myślę, że nie ma się co do tego palić. Nieźle ci idzie, Mangi, dziękuję. No, chociaż jedna osoba mnie pochwaliła, no. Chociaż jedna. No, 3 deski, niestety na 4 nie wystarczy. A nie mam jak pościnać sobie. Kiedy masz moda na geometryczne kładzenie, a i tak wszystko stawiasz krzywo, to trzeba mieć talent. No trzeba. Czy Don't Starve Shipwrecked to nowa seria na streamy? No na razie zobaczymy. Ale nawet zdrymowałem. Mieć moda i jeszcze kłaść krzywo, jakbym siebie widziała. Wreszcie to nie tylko mój problem. No, ja tak często mam dosyć. Ale akurat z tymi patykowymi to jest najgorzej, bo one są najmniejsze. Teksturowo. No bo na przykład takie krzaczory to już... O Jezu, idą mi psy. Chyba, zobaczymy. Na pająki pójdziemy, pajaki będą. Ale w sumie to my damy radę za Abigail. Chyba nie ma się czym przejmować.
Kilofu też nie mam. A łopata 4%. No krzaczorek przynajmniej jest. Tak, to krokodyle. Psie krokodyle, ale no są. No, chodźcie tu szybciej. Zaczynam się niecierpliwić trochę. No, ile można warkotać? O, a co? Zbagował się trochę. Jak one piszczą słodko, jeju, 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 jeju. Juju, 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 piu, piu. Piszczałki małe. No, Abi, zaraz się wkopiesz. Mówiłem, debilko. Bij się tam. Nie no, pomogła. Dała sobie radę, ile ona ma zdrowia w ogóle? A, z 200 jej zabrało. Już się regeneruje? Tak, regeneruje, regenik chciałem powiedzieć. Którą mamy godzinę? O, 22 już. Jejku, jejku, ale mi ten czas szybko mija. Zobaczymy, czy patole się zrobiły, bo bez patoli to ja nie mam w sumie co tu szukać. No nie mam nawet na głupią siekierę. O. Jest jakiś alternatywny sposób, żeby zdobyć patyki. Tutaj z tego, co mam. Bo na razie no to... Jeśli bym powiedział, że idzie mi świetnie, to bym skłamał. Jeśli nie mam tak podstawowego surowca. No, podstawowej rzeczy. Jak patyki. Przybuś tam jest. Pójdzie do garnka. Bawoły, tylko przypomnę, że są tam drzewa. No, to fajnie, bo akurat nie mam patyków. Ale dużo tu jest tych... berisów. Fajno, fajno. O żarcie to ja nie mam się co martwić na razie. To mi się podoba. Lodówkę też możemy w sobie w sumie zrobić, jeśli girsy mamy. Bo chyba miałem nawet moda na girsy. Wydaje mi się, że on tutaj działa. Ale zobaczymy jeszcze. Na razie te patole może ogarniemy sobie. No, chciałem uniknąć płynięcia na inne wyspy, ale widzę, że chyba nie da rady. A może mi tam już wyrosło coś? Nie wyrosło. W ogóle motyle tutaj. Okej. Rybus. Dobra, zrobimy sobie żarło w takim razie i coś będziemy musieli wykombinować, bo na razie, no, nieciekawie. Nie ma co się zapierać, ja myślałem, że może chociaż jeszcze tam gdzieś patyki będą, bo wolałem uniknąć płynięcia z wyspy na wyspę i z powrotem, z wyspy na wyspę i z powrotem, bo tak naprawdę jestem tak na 93% pewien, że...
jeszcze za niedługo będziemy tutaj płynąć dziesiątki tysięcy razy, aż nam się ta trasa znudzi. O, patyki. No akurat coś, czego potrzebuję. YouTube'ową patolę chcę ogarnąć. Na pewno wielkiego mangecu się posłuchają. A zrobię sobie łopatę. O! Zgamer, ty to masz mózg! Tylko no, szkoda, że tego nie przeczytałem, a w sumie nawet jak to napisałeś, to już byłem w drodze na inną wyspę. Ale tak powiem do widzów, jeśli ktoś nie czyta czatu, że możemy sobie postawić krzaczka i on wtedy nie jest nawoźnięty? Nie mogę tak w ogóle powiedzieć. Chodzi mi o to, że po prostu jest tam podgniły i trzeba go nawieść. Jak właśnie takiego krzaczka sobie wykopiemy łopatą, no to patyki nam powinny wylecieć. To jest dobra myśl, naprawdę, Zgamer. Muszę cię pochwalić, tylko szkoda, że tak późno. Bym z tego skorzystał. Pełnię mamy. Coś można robić w pełni? Coś jest fajnego? Pełnia. A się śmiejecie. Ja tak specjalnie mówię. Zrobiłem sobie siekierę w końcu, czy nie? Nawet nie widzę. Chyba nie robiłem. Kupa. Albo nie, te dublony sobie wywalę. Na razie złota mam dużo. Napisałem na czas, tylko nie przeczytałeś na czas. No okej, okay, ale i tak masz moją ojejku. Moją pochwałę. Ojejku! Ale byliśmy blisko porażki. Z powodu trucizny. Znaczy mam blisko te biomy całe z purchawkami, ale... Jajko. Dobra, wiecie co, wracamy sobie. Na razie mam aż 6 patyków, ale mam 8 tych saplingów, to może w domku nam to wszystko powyrasta, zobaczymy jeszcze. Miejmy nadzieję, że tak. Kupa pieniądze, coś w tym jest. Don't starwie na pewno. Nie, 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 nie. Z dala ode mnie. Co to jest? I... Mniam. Takie nic, nie wiem co z tego można robić z tych jarzębin, ale już drugi raz ten przedmiot mam. Ikra. Ja to nazywam jarzębiną, bo jakoś tak wygląda. Cześć, jestem dość nowy i mam nadzieję, że nie będzie tak źle jak u Stacha i Korla. Będzie jeszcze gorzej. Oj. Bo tutaj panowie są bardzo ogarnięci i bardzo dbają o to, co robią w porównaniu do mnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dlatego no, chyba się zawiedziesz, kolego. Ale rozgość się. Zrobimy sobie maszynkę tuż obok. Niech sobie... No, trochę krzywo. Chciałem, żeby były w linii w miarę. Typowy gracz, Don Starwa. O, jakie fajne delfiny, Mangetsu, idź ty demonie. No niestety, flashbacki z Wietnamu. I ja miałem sobie teraz zrobić te farmy. Mogę wędkę zrobić, ale patyki są zużywane, to no.
Może na razie nie. Ja chcę farmę. Siana nie mam. Gdzie są najbliższe te? Nie gadajcie, że znowu mam tam płynąć. Jezus Maria, Jezu, 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 Jezu. Dobra, to może zobaczę te łódki, jakie mogę zrobić lepsze. Bo jestem pewien, że potrzebuję 10 muszelek bodajże. Musimy sobie to wszystko ogarnąć tutaj, bo... O, jest! No 10 muszelek potrzeba. Ojejku. O, tutaj są patyki. Tutaj jest trochę siana. Chyba tam pójdziemy za chwilę. A tymczasem może, żeby coś tu już rosło, to dobry mod Geometric Placement mi pomoże. No w takim razie super, tylko przeczytanie jednego komentarza zmotywowało mnie do zostania. A widzisz. A widzisz. Ja nie bywam za bardzo na live'ach. Dlatego no nie wiem. Sam za często nie live'uję, przyznam się szczerze, że ja się do tego... No uważam, że nie nadaję. Co nie oznacza, że nie mogę tego robić. O, patrzcie jak... Chciałem powiedzieć, że patrzcie jak równo, no i niestety. Czemu nie mogę postawić tutaj? No, ale... Why? Może muszę to... Łopatką... Nie wiem czemu, ale właśnie nie mogłem tego postawić. Dobra, poczytam co piszecie. Może sobie zatrzymam nawet, bo dużo tutaj jest. Dawaj terapię na żywo, ojojoj. Co do terapii to następny kawałek po majówce. Może być coś ciekawego, bo z kimś i z kimś, kto jest nawet bardziej popularny ode mnie. Taki spoiler. 600 to 100, bocian pożyczki to jest to. Oglądam to i dopiero teraz się zczaiłem, że to live. O, super. Zdarza się, nawet najlepszy. Nie masz siano, to skoś trawę. Wow. Nice. Będzie jeszcze live z DBD, z Merezem albo ktokolwiek. Nie wiem, bo ta gra jest pobugowana trochę, a po drugie... Niezbyt dobrze u mnie chodzi, a po trzecie to powiem wam, że no, troszkę mi się znudziła. Może kiedyś. Mielonych dorób i po zapas siana leć. Jeszcze mangi zrób żagiel, a z czego się robi żagiel? Polecam przybliżyć sobie i dopiero... w sumie to jest dobry tip. Kiedy jakaś Terraria Multi na modach? No w przyszłości. Alchemik jeszcze w sumie został. Znaczy w grze przybliżyć ekran. No w sumie zrozumiałem. Będzie live z Merezem. Będzie, jak Merez będzie chciał, to będzie. Ja to zawsze Mereza zapraszam. Te jagody to ikra. Okej, okay, no w sumie powiedzieli już. Jak żyć, żeby nie umrzeć, nie być mangetu. Zaśpiewaj Neon Tetra, lepiej nie. Dobra. Nadrobiłem to, co jest na czacie. I zrobimy sobie jeszcze meatballsy. Dobra, wspaniale. Pomyślmy. Chcieliście żagle jakieś? Jak się robi żagle? To są żagle. Tak, to jest to. A widzisz to, Mosia. No właśnie ze mną tak jest, że ja umiem się uczyć na błędach, tylko no... Ja potrzebuję zawsze mieć ten pierwszy raz. Wędkę sobie zrobimy. Co wy na to? Będzie na rybusy w razie kryzysu. Tylko jak już będziemy może lodówkę mieli, bo z tego co wiem, rybusy szybko gniją. Może być z tym słabo. To ja chciałem farmy zrobić. I potrzebuję siana. No za chwilę wieczór będzie. Za chwilę wieczór będzie. Ja tutaj nie ogarnę nic z muszelek. Może odłożę jeszcze to, co mam niepotrzebne i pójdziemy na następny dzień po siano.
Bo muszę zadzwonić do Bociana niestety. Berry Bush. To chociaż niech se to leży. Tutaj możemy wsadzić jakieś, no nie wiem. Kupy wsadzimy na razie. Kupy i wędkę. Poczekamy na następny dzień i wtedy może coś porobimy konkretnego. W nocy to możemy pogotować. I mamy znowu pełnię, patrzcie. Kolejna pełnia. No to w sumie mogę się wybrać. To nie będę czekał jak debil. Boat Torch, 10 na 10 osób, które korzystały, polecają. To jest to, co można... A nie, to jest Starlamp, dobra, to nie wiem o co chodzi. Fajnie by było, gdybyśmy jeszcze sobie popływali te wyspy, ale to może wtedy, jak będziemy mieli lepszą łódkę. Bo, no zależałoby mi też na takich miejscach, w których... pełnia 2 dni trwa? No nie wiem właśnie o co chodzi. Wydawało mi się, że jeden. No nie wiem, w zwykłym Don't Starve przynajmniej. Co ja chciałem powiedzieć, że no możemy wkrótce, jak już sobie zrobimy lepszą łódkę, to możemy opłynąć wyspę, a na razie to bym na przykład muszelki pozbierał. Fajnie by było, gdyby było jakieś miejsce, gdzie są te muszelki. Bo na razie to myślę, że nie ma. No nie wiem nawet, czy tutaj u góry je znajdę. One się generują w ogóle? Fajnie by było. No w sumie nie mam czym nawieść. A, mam kupy. Z okładce z łódkami chyba masz Boat Torch, który możesz wsadzić na slot. Boat Torch, Boat Cannon. Wow, mogę być piratem. Koniec pełni. Zobaczymy to sobie w bazie, może jak będzie jakaś noc czy coś, to mi przypomni jeszcze. O! Chodź tu! No niestety nie dam rady tam. O! Ona poszła! Idź tam, zabij ją i przynieś mi najlepiej, jak piesek. Bij ją! Co się ociągasz? No i co dalej? Tego nie przemyślałem. Gotuj się na zimę. No, koralowce byśmy musieli, tylko... Muszelek nie ma! Ludziska, macie jakiś protein na muszelki? Bo z tym u mnie najgorzej jest. Wy mi o jakichś fajnych łódkach piszecie, a no. Niestety łódka jest po drugiej stronie. Dobra, zastanówmy się. Możemy mieć tutaj potrawę. Ale tutaj raczej nigdzie muszelek nie będzie. Ja bym coś tutaj może pozwiedzał. Między tymi wyspami, no. Bo nie widzę innego sposobu. Prędzej mi zima wyskoczy, niż ja znajdę gdzieś muszelki. A meduzę to chrzanić, niech co tam leży. O, no w sumie przydatne. Ale widziałem, że na tamtej plaży nie było, a najbliższą to mam w zupełnie innym kierunku, no to nic nie poradzę. A może jeszcze koralowce? No zimę, chodziło mi o ten huragan, czy jak to się nazywa. Odwal się. Te. Won ode mnie, ja nie chcę do ciebie. Może byśmy sobie właśnie ogarnęli jakąś wyspę z muszelkami w pobliżu.
Nie. A nie, to tylko meduza, wydawało mi się. Tutaj się zaczyna już przejście do następnego, znaczy do drugiego krańca mapy? Czy nie? A nie. Znaczy, bo się tak ekran podjaśnił, to myślałem. Może rap o delfinach, może nie! Szybko płynę. Tylko tu nic nie ma. No to mamy chwilę dla siebie. Chwila dla ciebie. Był taki chyba magazyn albo artykuł, nie wiem. No tam, gdzie były te śmieszne historyjki. A kurczę. Nie wziąłem sobie młotka. Nie mam trawy na młotek. Przykro. W ogóle o co chodzi z tymi ptakami Dodo, bo... O, są tu koralowce chyba. Co to jest? Właśnie, podpływać do tego, czy jakiegoś bossa sobie przywołam. Powiedzcie mi, co to jest. Ja tutaj korale pozbieram. Aha, no to dobra. A coś ciekawego mogę u niego dostać albo wymienić? Dobrze wiedzieć. W ogóle jest w Dawnstarwie jakiś mod na znaczniki. To znaczy, żebym sobie na przykład na mapce mógł dodać znacznik, przykładowo, nie wiem, król świń. I no po prostu łatwiej by mi się patrzyło na mapkę. Byłoby coś takiego, czy niestety? Nikt o tym jeszcze nie pomyślał. Ja w modach to średnio ogarnięty jestem. Patrzę tylko na te najpopularniejsze, albo kto mi coś poleci. Ale fajne by było coś takiego. Znowu ten rybus. Nie, ja raczej moda daje zaufanym osobom. O. Znaczy, no nie twierdzę, że nie jesteś zaufany, ale po prostu cię nie znam. Prywatnie. No w sumie. Przynajmniej wiemy, gdzie jest następna wyspa. Dobra. Może sobie tutaj gdzieś wysiądziemy w pobliżu. Bo mi ta tratwa już powoli. No przejdziemy się wyspą. Znajdziemy jeszcze to, co chcemy. Uwierzcie mi. Ty, małpa! A wąż go zabije. A jak nie, no to zabije węża. Dobry fight tu mamy. No wąż zginie, ale... A, skóra. Myślałem, że skóra wypadnie. Liczyłem na to. Że przyjdę i podbiorę jak cwaniaczek. Tam mogą być muszelki. No, można spróbować. Ale tak szczerze to nie wiem, czy to jest... jakby temat na ten live. Bo za niedługo wydaje mi się, że będziemy niestety kończyli. Niestety... Czas z wami tak szybko płynie. Ale psycha mi pada z powodu wody. Co ja kombinuję z powodu wody?
A szyszą sobie zapalimy. Jakimś takim sadzonkiem. Nie potrzebuję tego aż tyle. Dobra, musielibyśmy sobie... Ja chcę farmy, nie mam dalej trawy. I chcę zasadzić trawę. To ją zasadzę może tam obok patyków gdzieś. Nie wiem, tutaj sobie zasadzę. O. Leż tutaj spokojnie. Trawę sobie dam. Mam nadzieję, że będzie to prosto. No, patrzcie, rysunek trawy mi zasłania, nie widzę jak ją kładę. O, dobra, jest git. I tu niech sobie będzie wyrastać. Ja sobie zrobię meatballsa, bo mi już tu gniją rzeczy. Oczywiście, że możesz wysyłać fanarty. Najlepiej jakbyś wysłał na fanpage'a, bo tam najczęściej siedzę i od razu mi wyskakuje i... No ogólnie najłatwiej jest się ze mną skontaktować poprzez fanpage. No, dwie kupy zużyję, tak żeby 18 było, to będą 3 farmy przynajmniej. Bydum, 3 farmy. Dobra, pyk, 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 pyk. I zobaczymy jeszcze te korale, bo możemy limestone zrobić z tego co pamiętam z poprzedniej giery. Szkoda, że nigdzie nie mamy tej takiej łąki. Przydałaby się. Wiecie, łąka z trawą. Tak mi się przypomniało, że w poprzedniej grze to mieliśmy i naprawdę o trawę to ja byłem spokojny. Mogłem być spokojny. A tutaj to no lipa, no. Piasku potrzebuję. Właśnie. Druga rzecz, której będę żałował. Na mojej wyspie. Dobra. Wiecie co, ludziska, ja sobie tutaj zrobię jeszcze jednego meatballsa. I wydaje mi się, że na tym możemy skończyć tego live'a. I powiem wam, że jeśli się uda, to będę wam częściej takie live'y robił. No bo to tak naprawdę są luźne rany z Don't Starve'a. Ja się czegoś uczę, wy macie ze mnie bekę. No i wszyscy są zadowoleni. Więc no, nie muszę za bardzo tego odwlekać w czasie. Wydaje mi się, że jest fajnie. Oj, nie musiałem tego jeść. Oj, dobra. Mam nadzieję, że wam się podobało. Niestety będziemy kończyć. Ale możemy jeszcze sobie pogadać, jak chcecie, tak przez, nie wiem, 2 minuty. Ja sobie wyjdę, albo sobie tak posiedzę. Niech się tu jeszcze zrobi meatballs. Jak chcecie jeszcze zadać jakieś pytanie, na które chcielibyście poznać odpowiedź, być może, no to śmiało. Czytam, co wcześniej pisaliście. Mogę autograf dla mnie i kolegi. Raczej nie rozdaję autografów. Jeszcze 2 godzinki, no niestety. Smaup może dropnąć korona. Nie wiem, do czego taka korona może służyć. Ale no, dla króla Mangetsu to oczywiście przedmiot must have, tak? Ja nie przepadam za survivalówkami, gram survival. Grami survival, nie gram survival, dobra. Czaję. Jak będziesz chciał być królową pszczół, to ja mam taktykę. Ale to chyba w Together jest królowa pszczół, nie? Bolt Torch sprawdź. O właśnie, żeś mi przypomniał. Dobrze, żeś mi przypomniał. Bo ja mam sklerozę. I mówiłeś, że tutaj w zakładce z tym. Boat Torch. O, tu jest Bolt Torch w świetle. Po prostu na łódkę taką. No możemy zrobić. Tylko no niestety siano na to pójdę, a ja nie chcę zużywać siana na razie. Dobra. Czy będę kiedyś mógł zrobić miniaturkę do jakiejś serii z Terrarii? No być może kiedyś, możesz do mnie napisać, ale raczej ja sam robię miniaturki. Jeszcze wspieram się fanartami od Nari. Dlatego no nie sądzę, byś zrobił coś lepszego. Bo raczej robię, sam staram się robić grafikę, bo uważam, że wtedy ma największy klimat.
Wysłałem ci na Steam link do waypointów, tych co chciałeś. O, dzięki. To się przyda na pewno. Zrobię dla ciebie Neon Tetry lub Eye of Cthulhu. No, spoko, dzięki. Zobaczę. Rozwal starą maszynę naukową. Już. Znaczy, bo to tu może stać do dekoracji, ale tak naprawdę z tego są surowce, no to wolę zebrać. Dobra. Mogę mieć prośbę? No możesz mieć prośbę. No to koniec live'a, no niestety. Czy zagram? No to jest ta gra twórców Don't Starve. Myślę, że nie. Z tego co widziałem, to raczej mnie nie wciągnie. Paniesz po live na mój kanał? Raczej nie. Ktoś już czeka na mnie. Kiedy Starbound albo Don't Starve Together z Merezem? Starbound w przyszłym tygodniu będzie. Z Rywkiem, a Together z Merezem raczej nie będzie. Łaj kończysz, no bo ktoś na mnie czeka. Umówiłem się na 22. Jesteś moim ulubionym youtuberem. O, dziękuję. I co, czujesz się już na siłach do Shipwrecked, czy dalej tak lamiście do tego podchodzisz? Wiesz co, czuję się już lepiej, to prawda, ale nadal mam jakby problemy czasami z wyczuciem tego, co mi się przyda, a co nie. Na przykład z tymi patykami albo z sianem, to chyba wydaje mi się, że najbardziej widoczne to wtedy było. Jeśli się ogarnę w takich rzeczach, bo myślę, że wiedza sama mi przychodzi o tym DLC, to myślę, że już będzie spoko, będę się czuł pewnie w tej grze. Więc nie jest źle, jest coraz lepiej. Ryfiak na live mówił, że planujecie serię. No, w sumie już zdradzaliśmy w paru miejscach, ale się zgadza i no... Gdyby nie Ryfek, to byłoby nawet dzisiaj byłby odcinek ze Starbounda, ale zdecydowaliśmy coś innego i że od przyszłego tygodnia będzie. Nari robi awatary za free? Myślę, że nie, ale możesz zapytać. Skrzynki te, co w wodzie są, można podnieść wędką, a nie młotkiem. Okej, to możemy sobie sprawdzić przy jakiejś okazji. Czy SW będzie stałą serią na kanale lub na live'y? Myślę, że na pewno na początku na live'y. Jako serię na razie bym tego nie brał. Nie jestem pewny jeszcze w tej grze. Do zobaczenia, Mangetsu. Pozdrów ode mnie dzieci w piwnicy Mereza. Na pewno pozdrowię. Zajrzę tam, dam jeść te sprawy. Tam na cmentarzu na wodzie przy koralach, co znalazłeś, była skrzynka, którą ominąłeś, a w niej mogą być fajne rzeczy. Tutaj gdzieś... No, nie widziałem, no, ale możemy później sprawdzić. Znaczy później, na następnym live'ie sprawdzić. Kto na ciebie czeka? Dziewczyna. Nagrasz Don't Starve Together z widzami? Może kiedyś. Na razie z serii z widzami... Do serii z widzami nie jestem przekonany, bo z doświadczenia wiem, że każdy się rozchodzi, każdy robi co chce. Trudno czasami ogarnąć wszystkich, dlatego różnie. Na razie raczej mi się do tego nie spieszy. Jestem z ciebie dumny, że nie chodzisz głodny. A widzisz. Kiedy Shipwreck? No na następnym live. Kiedy będzie następny live? Może nawet jutro, pojutrze i po pojutrze. Zobaczę, bo to zależy od mojego czasu, a jeszcze parę rzeczy dla was przygotowuję. Śrubka mi padła do klawiatury. Ujujuj. Zrobisz kiedyś ocenianie kanałów na live? Nie, w takie rzeczy się nie bawię. Uważam, że są bezsensowne. W tych wodnych skrzynkach jest drugi klucz. A trzeci jest u ośmiornicy. Nie wiem jeszcze o co chodzi, ale można sprawdzić. Na pewno. Jak ja nawet rysunków na zamówienie nie robię. O, widzisz. No nari. Dobra. Myślę, że już będziemy kończyć live'a. Podpowiadałem na wasze pytania. Fajnie się z wami gada. Dzięki, że mi pomagaliście. Mam nadzieję, że również będziecie na następnych live'ach, bo ja nie wiem, co bez was zrobię w tej grze. Nie wiem, co bym zrobił, gdyby nie wy, więc dziękuję wam bardzo, że mi pomagaliście i że byliście ze mną. No i co, no? Bądźcie też na przyszłych live'ach. No i standardowo się pożegnam. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do zobaczenia, no i... Cześć, siemanko, pa, pa.